Kultura na weekend. Witam w Kulturze na weekend. Nazywam się Piotr Sarzyński, a naszym gościem, no właśnie troszkę tajemniczo zacznę. Nasz dzisiejszy gość reprezentuje właściwie parę, o której w ostatnich dniach chyba się częściej mówi niż o parze Wąsik-Kamiński. Ale trzeba od razu dodać, że kontekst jest skrajnie odmienny. Tamci panowie bowiem okradali ludzi z prywatności, natomiast nasz gość, który reprezentuje, jak jeszcze raz powtórzę, parę, raczej ofiarowali. I to jest Andrzej Starmach, czyli połowa, mogę chyba powiedzieć, że gorsza połowa małżeństwa z Teresą, którzy to kolekcjonerzy krakowscy podarowali miastu Kraków oczywiście, a konkretnie dwóm muzeom, Mocak i MUFO, wybitną kolekcję dzieł sztuki. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Czuję się zaszczycony. No, ja czuję się zaszczycony, umieszczony w kontekście takiej sławnej pary. To chyba troszeczkę przesadziłeś, no ale dobrze, niech już będzie. No, śledząc ilość enuncjacji prasowych i telewizyjnych ostatnio na wasz temat, to myślę, że popularnością na pewno, tyle że dobrą, przebijacie ich. Ja może jeszcze... No, na pewno nikt mnie nie wyściska, przynajmniej nie ta osoba. Otóż tak, no jeszcze w ramach prezentacji dodam, no bo wszystkich waszych zasług i twoich nie sposób wymienić, ale przypomnę tylko jedną, mianowicie taką, że nasz gość 21 lat temu został kreatorem kultury paszportów polityki i była to pierwsza edycja tego wyróżnienia. Jezus Maria, to już 21 lat. A, no tak ten czas leci. Towarzystwo miałeś wówczas zacne, bo był między innymi Jurek Osiak i Roman Gutek, a takie normalne paszporty to odbierali między innymi Dorota Masłowska i Krzysztof Warlikowski. A piękny rok był. Właśnie, czy coś pamiętasz w ogóle z tego wydarzenia? Nie, no pamiętam. Gratulacje prezydenta Kwaśniewskiego, Teatr Roma. W ogóle wspaniale, byłem zaszczycony, była to dla mnie bardzo duża niespodzianka i pamiętam, że to była pierwsza edycja paszportów polityki i dlatego dawaliście hurtem za 10 lat wstecz. Dokładnie tak jest. Ale przejdźmy do spraw dzisiaj ważniejszych, nie będziemy się w tej historii grzebać, niech to inni robią. Otóż porozmawiać chcę i o waszej kolekcji i o tej niezwykłej darowiźnie. I nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy może coś pomijam, ale wydaje mi się, że w ostatnich dekadach, jeżeli mieliśmy do czynienia z takimi darowiznami dzieł sztuki, to raczej pochodziły one z zagranicy. No i to były chociażby wspaniałe dary Andrzeja Ciechanowieckiego czy Karoliny Landz-Korońskiej. Natomiast no nie przypominam sobie, żeby ktoś z naszych tutejszych podarował jakąś kolekcję dzieł sztuki jakiemuś publicznemu muzeum. Znaczy, szczególnie jeżeli mówimy o sztuce współczesnej, wiesz, dyrektor MUFO Marek Świcza odnalazł jakąś pracę naukową na temat darowizn sztuki do muzeów polskich i powiedział mi, że z tej pracy wynika, że tak obszerna donacja miała miejsce w 1922 roku. Oczywiście chodzi o Mangę Jasińskiego. No. Brzmi to dosyć tak, no... Piękne ja towarzystwo. Pewnie przesadzone, no ale to na ówczesne czasy były takie same dziwactwa, jak i my darowujemy z żoną. Tak, no i miejmy nadzieję, że za kolejne 100 lat będą to takie same klasyki, jak teraz te dzieła podarowane przez Jasińskiego. Zastanawiam się, dlaczego u nas właściwie nie ma tradycji takich darowizn, skoro ostatnia duża miała miejsce tak dawno, bo w sumie na świecie to norma i w innych krajach bardzo często się zdarza, że kolekcjonerzy przekazują w pewnym momencie te swoje kolekcje na rzecz różnych placówek, a my mamy wybitnych kolekcjonerów, ale nie zbiednieliby pewnie przekazując je, ale tak się nie dzieje. No, mówiąc delikatnie, no nie ma takiego zwyczaju. Nie chcę się w to zagłębiać, dlaczego. No, ale właśnie najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy się dziwią, że się coś takiego robi. Nawet najbliżsi znajomi zadają pytanie, dlaczego. No i to jest przerażające, że coś, co
we współczesnym świecie, którego jako kraj jesteśmy całkiem liczącym się i świadomym członkiem tego światowego społeczeństwa, uczestnikiem kultury, rynków światowych, sztuki i tak dalej. Coś takiego jest czymś tak bardzo dziwnym. Nawet żeśmy się nie zdawali sprawy z tego, podejmując tą decyzję, że doprowadzimy do tylu zdziwień i tego pytania jednego, dlaczego to robicie? Słuchaj, ale nie tylko zdziwień, ale myślę, że też doprowadziłeś do innego stanu, do którego oczywiście nikt się nie przyzna. Mianowicie do wstydu. Myślę, że parę osób zawstydziłeś w tym kraju, które mogłyby z dużo, że tak powiem, swobodniejszym gestem dokonać tego typu donacji, a tego nie zrobiły i się nie zapowiada. Także tutaj jesteś takim troszeczkę środowiskowym wywoływaczem wstydu, powiedział. Outsiderem, tak? No, przy okazji... Ja jestem zwolennikiem absolutnego świętego prawa własności prywatnej. W związku z tym każdy ze swoją własnością robi to, co uważa za stosowne, więc ja absolutnie nie zamierzam nikogo krytykować ani się dziwić. Może ludzie uważają, że nie wiem, jak przeznaczą pieniądze na cele charytatywne, to z tego jest większy pożytek. My z żoną jakichś wielkich pieniędzy nie mamy, znaczy nie w sensie, że jesteśmy biednymi ludźmi, no ale tą sztuką zajmujemy się od bardzo dawna. No i udało nam się wejść w posiadanie rzeczy, powiem nieskromnie, niezwykłych, które od lat mieliśmy przekonanie, że powinny znaleźć się w muzeach. No i jakieś 2 lata temu podjęliśmy tą decyzję, wzięliśmy kartkę i zaczęliśmy tam dopisywać, trochę skreślać, trochę dopisywać. No właśnie, ale czekaj, bo tu za chwilę mi nie starczy pytań, bo ty sam odpowiadasz na to, o co ja chciałem zapytać, ale zacznijmy tak naprawdę od samego początku, czyli kto pierwszy wpadł na ten pomysł? Tak siedzieliście przy kawie popołudniowej i nagle twoja żona Teresa mówi, słuchaj, a może byśmy, czy to wręcz przeciwnie, ty popijając kieliszek dobrego, zacnego włoskiego albo francuskiego wina, powiedziałaś, droga Tereso, a może byśmy tak jednak tutaj tę naszą kolekcję, czy też znaczną jej część przekazali? Jak to w ogóle doszło do tego typu myśli? Znaczy to od lat jak gdyby trwały te rozmowy, co my z tym zrobimy, co z tym zrobić, no że to koniecznie powinno być w muzeach. No i 2 lata temu to już się tak konkretyzowało. Kto to powiedział pierwszy, to ci nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Natomiast wiem na pewno, kto powiedział, że to musi być w muzeum. O ostatnim dziele, nad którym żeśmy dyskutowali, czy go dać, czy nie. Mm-hmm. Bo to ostatnie to była sławna wystawa Wszystko wisi na włosku Tadeusza Kantora z 73 roku. Kupiona bezpośrednio z galerii Foksal przez Schwarza, właściciela galerii Milano. No i te dyskusje nad tym trwały bardzo długo i wreszcie Teresa powiedziała, no słuchaj, to musi być w muzeum. Także... Nie było tekstu, słuchaj... Pamiętam ostatnią rzecz, którą żeśmy podjęli decyzję. Natomiast wiesz, kto powiedział pierwszy, że dajemy do muzeów, to nie wiem. To, że do muzeów krakowskich było oczywistością, ponieważ nawiązując już do tego Jasińskiego, o którym żeśmy wspomnieli, no to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, 100 lat temu Warszawa tego daru nie przyjęła. Nie przyjęła, zgadza się. Nie chcieliśmy się spotkać z tym samym. I nie byliśmy dalecy chyba od prawdy, ponieważ jak wynika, ja to znałem z opowiadań, ale nie chciało mi się wierzyć, jak wynika z książki Pawła Kowala Łabakanowicz. Pani dyrektor Mytkowska jest bardzo, bardzo złego zdania o Abakanowicz, która jest dosyć znaczącą częścią tego daru.
No więc chwała Bogu, że nie wpadliśmy na pomysł, żeby to była Warszawa. No, myślę, że znana kolekcjonerka Grażyna Kulczyk też miałaby coś do powiedzenia na temat tworzenia w Warszawie, pozostawiania w Warszawie swojej kolekcji. Także może i słusznie, że nie ryzykowaliście, ale mogliście się zastanawiać, komu podarować w tym Krakowie, bo jeszcze jest przecież Muzeum Narodowe. Oczywiście jest Muzeum Narodowe, które jednak ma troszkę inaczej ukierunkowaną swoją zasadniczą kolekcję. Tam sztuka najnowsza nie jest tym takim zasadniczym członem tej kolekcji. Ja zresztą z Andrzejem Szczerskim rozmawiałem na ten temat, że dajemy to nie w sensie, żeby się usprawiedliwiać, że nie do Muzeum Narodowego, ale on absolutnie rozumiał i w ogóle nie dziwił się, że to idzie do tych dwóch muzeów, a że Kraków to było oczywiste. Oczywiste, jesteśmy od pokoleń Kragusami z Teresą. Natomiast, że te dwa muzea, po pierwsze to jest, no, Motag jest młodym muzeum, UFO, Muzeum Fotografii może starsze, ale ma nowy, wspaniały budynek, więc te rzeczy, które my darowujemy, absolutnie uzupełnią tą kolekcję, a jeżeli chodzi o Mocak, to wręcz stworzą podwaliny do kolekcji klasyki polskiej sztuki współczesnej. No i ważne też było to, że jesteśmy zaprzyjaźnieni zarówno z Maszą Potocką, dyrektorką Mocaku, jak i z Markiem Świcą, który jest dyrektorem MUFO. Także to się wszystko tak ładnie spięło. Cóż, mogę tylko powiedzieć, że ten gest nie potwierdza powszechnego przekonania o centusiach z Krakowa, ale jednak potwierdza powszechne przekonanie o tym, jak ważną rolę w tym mieście królewskim grają znajomości i układy. No wiesz, to tutaj ja to tylko tak dodałem jako jaki tak ekstra bonus, to nasze zaprzyjaźnienie, ale jeżeli podjęliśmy decyzję, że to w Kraków, to było oczywiste, że taką podejmiemy, no to te dwa muzea też były, jakby powiedział klasyk, oczywistą oczywistością. Tak. No i cóż, właśnie się otwiera wystawa, która jest prezentacją waszej donacji. Rozumiem, że na tej wystawie w Bunkrze Sztuki, otwierany zresztą po 3 latach remontu, będzie pokazana całość przekazanych przez was zbiorów. Prawie całość, ponieważ jeżeli chodzi o fotografię, nie było takich możliwości ekspozycyjno-technicznych. No, na przykład jest dużo lightboxów Marty Deskur, pokazujemy tylko 3, bo już nie było miejsca. Czy przekazujemy też całą wystawę, która u nas się odbyła, Jacka Marii Stokłosy, poświęcona galerii Krzysztofory, to 250 fotogramów, więc no też nie było możliwości powtórzenia całej, więc tam będzie tylko ich kilkanaście, ale generalnie jest to wszystko, no, prawie wszystko. No. A czy nie obawiacie się, że po tym teraz wielkim święcie tej kolekcji, nazwijmy to, po paru miesięcznych prezentacji jej w Bunkrze Sztuki, no wystawa się skończy i te wszystkie dzieła wylądują gdzieś w magazynach na kolejne dziesięciolecia. Czy jest jakaś gwarancja, że one jednak będą żyły społecznie, będą pokazywane? Może jak, jeśli nie wszystkie naraz, to jednak w jakichś partiach, w jakichś sekwencjach? Więc myśmy przekazali te kolekcje do tych dwóch muzeów bez żadnych warunków wstępnych. Nie chcieliśmy tutaj dyrektorów tych muzeów zmuszać do czegokolwiek, aczkolwiek no, prezent jest troszeczkę złośliwy, bo na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę gry wojenne Abakanowicz, to chcąc nie chcąc one będą musiały być w ekspozycji, bo nie wejdą do żadnego magazynu. No dobrze. Natomiast nie boimy się o to, bo tam jest ileść takich dzieł, które nawet jeżeli nie będą w ekspozycji, to będą bez przerwy pożyczane przez inne muzea na wystawy, bo już wiem, że
kantor będzie pożyczany na wystawę do Bukaresztu, część Abakanowicz na wystawę do Izraela. To już wiem na dzisiaj, prawda? Więc nie boję się, że to przepadnie w czeluściach muzealnych, aczkolwiek jako zawodowiec zdajemy sobie sprawę z tego, że nigdy cała kolekcja w żadnym muzeum nie jest wystawiona, prawda? Jeżeli dochodzi do 10%, to się mówi, że to jest strasznie dużo, prawda? Są muzea, gdzie jest 1% wystawione, ale ekspozycje się w muzeach zmienia, a poza tym mówię, no zdajemy sobie sprawę z tego, co dajemy i myślę, że muzea będą to pokazywały nie tyle na naszą chwałę, ile na swoją. No już teraz na swoją rzeczywiście. Czy była jakaś taka praca z tej donacji, z którą było wam się szczególnie trudno rozstać? Czy to był właśnie ten kantor, o którym wspomniałeś już? No kantor, szczególnie jeżeli chodzi o to znaczenie w sztuce polskiej, bo to cała wystawa 8 olbrzymich obrazów, wielokrotnie jeździła z nami na różne wystawy, bo jak wiesz, robiliśmy wystawy całej, czy fragmenty naszej kolekcji, więc to było wielokrotnie pokazywane, wielokrotnie było pożyczane na wystawy do różnych muzeów w Polsce i w Europie, chyba poza Europą jeszcze nie było, tak, już nie będę mówił, na świecie, ale w Europie. Ale oczywiście najciężej było, najciężej w cudzysłowie oczywiście, było z tymi pracami, które przez dłuższy okres czasu wisiały w domu, ponieważ wszystkie te rzeczy albo były w galerii, albo wisiały w domu, więc taki ulubiony sztandar Hasiora mojej żony, czy ulubione prace córek Lutyńskiego, praca, która wisiała najpierw u nas w domu, a potem u córki w mieszkaniu, to znaczy nie, żebym córkę ograbił, no tylko potem powiesiła sobie coś innego. Także te prace, z którymi tak byliśmy związani, chociażby przez to, że patrzyliśmy na nie przez miesiące czy lata, to oczywiście szczególnie jak je teraz widzimy w salach bunkra, to się tak robi miękko, ale nie, no podjęliśmy taką decyzję, niczego nie żałujemy, żona czasem przebokuje, a że może to by wymieniła na tamto, no i nie jest to w tej chwili możliwe, jest to bardziej mówione żartem. Nie, jesteśmy zadowoleni z siebie, niczego nie żałujemy. Bardzo cieszymy się z tego, że córki, jak same powiedziały, że są z nas dumne, że to zrobiliśmy. Także nie, no czujemy dużą satysfakcję. Doszliście do tego pięknego momentu, kiedy to nie rodzice są dumni z dzieci, bo już byli dumni, teraz dzieci zaczynają być dumne z rodziców. No, czy będą? No twierdzą, że są. No to nie mnie wchodzić w ich uczucia. No, jeżeli tak twierdzą, to jest nam bardzo miło. Dobrze, wróćmy troszkę do samych waszych pasji kolekcjonerskich, tego, z czego zrodził się ten zbiór, który teraz przekazaliście. Ja myślę, że taka informacja, która zaczęła hulać, przyznam, że ja też ją wykorzystałem, choć może teraz się tego lekko wstydzę, mianowicie o wartości tej kolekcji, która została spisana oczywiście na potrzeby przekazania 50 milionów złotych, to może działać tak w dwie strony, bo taki przeciętny Kowalski sobie czyta i myśli, no ho, ho, to niezły biznes jest ten handel sztuką, że można sobie pozwolić na takie gesty. Zaczynali od niczego i proszę, siup, lekką ręką dają dzieła sztuki za 50 milionów. Więc jak to właściwie do tego doszło, że rzeczywiście tak wartościowe prace udało wam się zebrać, no nie mając, że tak powiem, tego kapitału wyjściowego w postaci bardzo bogatych rodziców, którzy mieli fabryki i powiedzieli, kochane dzieci, teraz wy zarządzajcie tymi pieniędzmi, tym majątkiem zgromadzonym, właściwie zaczynaliście od zera. Nie, mieliśmy $2,300. No, było to sporo, ale umówmy się, nie był to taki majątek, żeby zawrócił w głowie. W 1989 roku
to była spora suma pieniędzy. Natomiast mieliśmy już dużo obrazów, które zaczęliśmy. Znaczy ja w 76, żona dołączyła w 70, jeszcze narzeczona wtedy, w 78 roku, ja w 76 roku byłem krezusem, bo wróciłem ze Szwecji, gdzie zaczynałem w restauracji od mycia garków, a skończyłem na byciu szefem kuchni, ale w bardzo podłej restauracji, jak się łatwo domyśleć. No i nie kupiłem samochodu, ponieważ mnie to nigdy nie interesowało, nie miałem nawet prawa jazdy. No i zacząłem kupować obrazy. Zaprzyjaźniliśmy się ze wszystkimi artystami, z którymi to było możliwe, interesowała nas przede wszystkim grupa krakowska i abstrakcja geometryczna. A jak to było niemożliwe, no ze względów takich, że niektórzy artyści nie żyli, to poznaliśmy ich rodziny. Mówię o synu Jaremianki, córce Andrzeja Wróblewskiego. No i te prace były wtedy w większości w całkiem innej cenie. No to w ogóle nieporównywalne rzeczy, ale nie zapominajmy, że wtedy przeciętny, dobry obraz kosztował $100, prawda? Więc to całkiem inaczej wyglądało. No i co najważniejsze, te rzeczy były do zdobycia. Cały czas żyliśmy w takim dylemacie, że z jednej strony, no potem od 89 roku mieliśmy galerię, ale wcześniej też, to można w tej chwili powiedzieć, pokątnym handlem sztuką, żeśmy się zajmowali. A od 89 roku już oficjalnie. No i cały czas były te dylematy, co zostawiamy, a co przeznaczamy na życie, czyli do handlu. Prawda? A no właśnie, o to chciałem zapytać, bo to myślę, że rzeczywiście taki wręcz czasami hamletowski dylemat był, jak się zachować i czy tu prosta obowiązywała zasada, lepsze zostawiamy, gorsze sprzedajemy? Wiesz, lepsze czy gorsze w sztuce jest strasznie trudno powiedzieć, bo są to wartości niewymierne. Ale powiedzmy, że te, które nam się bardziej podobały, to będzie chyba prawdziwsze i szczere. A oprócz tego nabywaliśmy też dzieła sztuki, które szansa sprzedaży, że ktoś sobie postawi czy powiesi w mieszkaniu, była niewielka. Natomiast my zdawaliśmy sobie sprawę jako historycy sztuki z absolutnej wartości tych prac dla polskiej historii sztuki i zbieraliśmy je przez całe te lata. Czasem stawialiśmy czy wieszaliśmy to w domu. Często wymienialiśmy, no można powiedzieć, ekspozycje w domu. No i dojrzeliśmy do tego, że to naprawdę powinno być tam, gdzie jest ich miejsce, czyli żeby każdy mógł oglądać. Bo myślę, że sztuką, jak się można podzielić i może z niej korzystać wiele osób, to przynosi o wiele większą satysfakcję niż tam stan posiadania i przechowywania tego w magazynach. No, wielka mądrość, chociaż chyba nie taka powszechna. Powiedz mi, a czy było, tak jak sięgasz w przeszłość, jakieś dzieło sztuki, które trafiło w wasze ręce, które później te wasze ręce opuściło, trafiło do jakichś klientów i do dzisiaj żałujesz, że tak się stało i sobie czasami powtarzasz, cholera, że ja to wtedy sprzedałem, no powinienem to zatrzymać. A, no to takich rzeczy to pamiętam dużo, aczkolwiek staram się zapomnieć, żeby w miarę spokojnie spać, no ale... Wiesz, te najlepsze rzeczy sprzedaje się na tak zwanym musiku, prawda? Masz do sprzedania 20 obrazów, musisz mieć natychmiast pieniądze i oczywiście nikt nie chce nic innego kupić, tylko tego, co ty nie chcesz sprzedać. No, więc rzeczywiście było tak z jednym wspaniałym obrazem Kantora, Pacyfik z 61 roku, 3-metrowy Enformel, który no niestety sprzedaliśmy, bo mieliśmy termin płatności za działkę, którą kupowaliśmy pod dom, bo cały czas mieszkaliśmy w tak zwanym kwaterunkowym mieszkaniu w Krakowie. No i termin przyszedł i jedyny obraz, który za stosunkowo duże pieniądze mogliśmy sprzedać, to był właśnie ten Pacyfik Kantora.
Ale zdarzały się też rzeczy takie, że na przykład budując galerię, bo najpierw była galeria, potem budowaliśmy dom, sprzedaliśmy też no, znaczącą ilość dobrych obrazów, ale część udało nam się odkupić. Także to tak krążyło cały czas. No, niestety, jak się handluje sztuką, trzeba się pogodzić z tym, że od czasu do czasu trzeba rozstawać się z pracami, których by się chętnie miało. No ale jak sam mówisz, fabryk nie było, więc musieliśmy sobie radzić jakoś sami. Rzeczywiście to były niejednokrotnie wielkie dylematy, sprzedać czy zostawić. No ale jakoś żeśmy sobie poradzili. Uważamy, że udało nam się zostawić dosyć dużą grupę wspaniałych dzieł sztuki. Rozmawiałem z wieloma kolekcjonerami polskimi i większość z nich opowiadała mi, że właściwie wszyscy przechodzili przez taki etap błędów i wypaczeń, nazwijmy to, w kolekcjonowaniu. Każdy gdzieś zaczynał tam od czegoś, co później porzucał. Niektórzy zaczynali od Kossaków, inni zaczynali od Malczewskich, by przejść do czego innego. Myślę, że u was ta droga, może poprzez wykształcenie, które posiadaliście, była jakby skrócona, jeżeli w ogóle była. Odnoszę wrażenie, że od początku mieliście przekonanie, co chcecie kolekcjonować, jaką sztukę, a jaka was nie interesuje i w związku z tym nie zawracaliście sobie nią głowy. Masz rację, rzeczywiście tak było. Od początku tym podstawowym trzonem naszej kolekcji, a potem galerii, byli artyści grupy krakowskiej i pozostaliśmy sobie wierni, co powoduje czasem jak gdyby no, pretensje do nas, że nie zajmowaliśmy się nigdy młodą sztuką. Tak, nie zajmowaliśmy się, zajmujemy się od lat tym samym, to co nas interesuje, to co nas bawi, co kochamy, na czym trochę się znamy. I nie widzę powodu, żeby ciągle podążać za nowymi trendami i prądami. Od tego są inne galerie. A my już pozostaniemy na pewno przy tym. Zawsze powtarzam, żony nie zmieniam, zainteresowań sztuką też nie będę zmieniał. Piękne. Rozumiem, że w tej waszej długiej już działalności i kolekcjonerskiej, i galeryjnej, było tak, że ściągaliście pewne rzeczy, odkrywaliście je, ściągaliście z zagranicy polskich artystów, którzy kiedyś tam wyjechali, ale z kolei część prac, które były tutaj, sprzedawaliście za granicą, chociażby na targach w Bazylei. Czyli jakby cały czas uczestniczyliście w takim ruchu dzieł sztuki, który jest niezbędny do tego, żeby w ogóle pamiętać o artystach, żeby oni się pojawiali, nasi pojawiali się w świecie, ale z kolei zapomniani nasi gdzieś w świecie byli ściągani do Polski, tutaj zaczęli żyć. To chyba jest jakby taka troszkę dodatkowa, tak mi się wydaje, satysfakcja z tego typu pracy, oczywiście poza satysfakcją finansową, czyli że się robi coś jakby dobrego dla pamięci o artystach i o ich dziełach. Tak, masz rację. Wiesz, jak otwarliśmy wystawę w Muzeum Narodowym na zaproszenie nieżyjącej już pani Zofii Gołubie, ówczesnej dyrektorki Muzeum Narodowego w Krakowie, i przygotowaliśmy bardzo obszerny katalog na tą wystawę, gdzie chyba po raz pierwszy przy każdym dziele była napisana proweniencja, skąd to się wzięło. I właściwie ponad 50 tych prac, które pokazaliśmy na tej wystawie, wszystko było kupione za granicą. Ja nawet sobie z tego nie zdawałem sprawy, że z tej biednej Polski lat 60. i 70. niewiele rzeczy było do wywiezienia, może nie na pamiątkę, ale wśród ludzi, którzy myśleli o czymś więcej niż o prozie życia, nie mówiąc już o całej emigracji 68. roku, która
wiele tych dzieł miała wręcz w prezentach od artystów. Oni to wszystko wywieźli za granicę, mieli z tym związki emocjonalne, w związku z czym nikt nie chciał tego sprzedawać. Potem oni umierali. Dzieci miały na ścianach coś, co nie wiedziały, co to jest. I nagle się okazywało, że jak się dowiedzieli, to na ścianie wisi samochód, który jest im o wiele bardziej potrzebny niż to, czym się tak taty czy mamusia zachwycali. Stąd te dzieła wylądowały, cały czas jeszcze lądują, przepraszam, na aukcjach. A w drugą stronę rzeczywiście wspomniałeś o targach w Bazylei. No jest to chyba największe okno na świat, jeżeli chodzi o handel sztuką współczesną. No i tutaj no, musimy się pochwalić takimi osiągnięciami, że zestaw 8 interwencji Edwarda Krasińskiego, które w tej chwili są w MoMie, został od nas kupiony, więc jesteśmy z tego bardzo dumni. A na ostatnich targach, na których uczestniczyliśmy, czyli w 2019 roku, do nowo powstającego Muzeum Guggenheima w Bilbao kupiono u nas jedną tkaninę Magdaleny Abakanowicz i jedną linę. Dwie takie liny, mniej więcej podobne, z tego samego cyklu, też podarowaliśmy teraz do Mosaku, także będą mieli to samo, co w Guggenheimie. No proszę, a czy jeszcze jedno pytanie, czy nadal kolekcjonujecie, nadal dokupujecie coś z myślą o tym, żeby zatrzymać to dla siebie, a nie sprzedać dalej? Teraz to już bardzo rzadko. Ceny są już takie, że nas na to już nie stać, żeby coś się powiększała ta kolekcja. Tym bardziej, że jeżeli miałaby się powiększyć, to jakieś no, wybitne dzieła, ponieważ mamy niezłe, więc co najmniej takie same albo lepsze. I to już pojawia się bardzo rzadko, a poza tym no to już nas na to nie stać. Nie mamy na to pieniędzy. To już są całkiem inne przedziały cenowe. Musimy się z tym pogodzić, że już raczej nie będzie przybywało. Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję wam tego wspaniałego gestu i byłbym wdzięczny, gdybyś w dwóch zdaniach osobiście naszych słuchaczy zaprosił na krakowską wystawę. No więc zapraszam do Bunkra Sztuki w Krakowie, który w tej chwili jest najnowszą salą wystawową w Polsce po generalnym remoncie. Tam na 3 poziomach prezentujemy tą naszą donację dla Mosaku i dla MUFO. Myślę, że wyszła z tego bardzo piękna wystawa, więc w całości można to obejrzeć, nim to powędruje już do swoich macierzystych muzeów i częściowo na pewno do magazynu. Pięknie to zrobiłeś, ja bym tego nie zrobił na pewno lepiej. Serdecznie dziękuję, trzymam kciuki i cieszę się, że za chwilę już jutro ruszam do Krakowa i będę mógł osobiście obejrzeć ten wspaniały zbiór. Do zobaczenia w takim razie. Ja też dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl.